Bonjour, moi drodzy. Zaczynamy kolejny dzień eksploracji. Czy warto było tu przyjechać? Zaraz się okaże. No, powiem wam, że zaczyna się klimacik. I to całkiem fajne. Jest troszkę zdjęć rodzinnych. Wiecie, co mnie zadziwia? Z jaką łatwością można dostać się tutaj do opuszczonych domów, a mimo to nadal mają tyle wyposażenia. Zobaczcie ten sufit. Farba zaczyna odchodzić pod wpływem wilgoci. Fajna woda. Co to jest? Tylko ciężka. Lampa? Wygląda trochę jak lampa. Z marmurem. Dużo pamiątek zostało. Wyposażenie witrynki. Okularki. Tutaj para, która mieszkała właśnie w tym miejscu. Bardzo ładny przedmiot. Nie wiem, czy to wazonik. Chyba tak. Tutaj też bardzo dużo rzeczy. To chyba na przystawki. Ale taki ładny talerzyk. Dokumenty. Wygląda, jakby właścicielem miał za chwilkę wrócić. TV. Kurde, ale ładny stoliczek. Dobra. Najwyższa pora przenieść się do innego pomieszczenia. Gdzie mamy obraz? Zastawa. Ciekawe, z jakiej firmy. No coś tutaj jest, jakieś logo. Na pewno francuskie.
dużo papierów. Tutaj też chyba zdjęcie rodzinne. I płyty winylowe. Bardzo często spotykane w każdym francuskim domu. Dużo bibelotów wszędzie. Najgorzej jak to zamienia się w zbieractwo. Ładny, mosiężny stoliczek. Lecimy dalej. Ktoś przyjechał. A nie, to tylko gościu stoi na światłach. Idziemy do piwnicy. Może to lampa Aladyna. Spróbujemy potrzeć. Nikt nie wylatuje. Koniec piwnicy. Myślałem, że będzie większa. Kuchnia. Misiona owoce. Też francuska. Niesamowity talerzyk. Przejdziemy się teraz na górę, sprawdzimy co tam pozostało. Być może będzie więcej pamiątek rodzinnych. Na wejściu jakiś obraz, chatka w lesie. O kurde, kotek. Ciekawe co się wydarzyło. Kości i skóra. Balkonik. Widziałeś tego kota? Tak, widziałam. Jesteśmy w sypialni. Tutaj są. Tutaj również zostało bardzo dużo bibelotów. Znowu zdjęcia. Puste. Zobaczcie, szafa nadal jest wypełniona ubraniami z czasów, kiedy mieszkańcy tutaj
tutaj żyli. Zdjęcie komunijne. Kurde, ile książek. Idziemy zobaczyć. Malutki żylandor. Część z lampy naftowej. Tutaj więcej zdjęć rodzinnych. Również 1980 rok. Dobrze wyposażona. Wygląda, jakby właściciele mieli za chwilkę wrócić. Łóżko posłane. Abażur pasujący do zasłon. Zobaczcie. W 2000 roku została zakupiona. Kulka, prawdopodobnie na świeczkę. Skarbów nie ma niestety. W tej sypialni zakończymy eksplorację. To już ostatnie pomieszczenie, które tutaj znalazłem. Jeśli wam się podobał film, to wiecie, co macie zrobić. Tutaj możemy zakończyć eksplorację.